Jeszcze żyjemy tą zmianą roku. Ja pozostanę w tym klimacie zmiany roku, a jak w klimacie zmiany roku, to zwykle ludzie podejmują różne zobowiązania. No to ja Was dzisiaj chcę zachęcić do takiej ilości zobowiązań, że chociaż jedno zapamiętacie. Nie, kochani, nie będzie tak źle. E Myślę, że mężczyźni znają pewną taśmę. To jest taka srebrna taśma klejąca. Kiedy pierwszy raz tę taśmę zobaczyłem, a to było bardzo dawno, w 1974 roku, byłem w Stanach Zjednoczonych i miałem okazję zetknąć się z tą taśmą, to wiecie, że byłem tak nią zafascynowany, że ją przywiozłem do Polski z sobą, bo wtedy tu jej nie było, a ponieważ płynąłem Batorym, ograniczeń w bagażu nie było, więc przywlokłem też taką taśmę. Dziś ona już jest wszędzie dostępna, ale ona wywołała we mnie pewną refleksję, a mianowicie e, używając tej taśmy klajstrujemy, co się da. Jak w samochodzie rurka jakaś pęknie, co? Taśma srebrna zaklei na jakiś czas, pomoże, a przynajmniej do domu dojedziemy. Jak jakaś rurka w domu przecieka, obklajstrujemy, na jakiś czas wytrzyma. I temat mojego dzisiejszego zwiastowania więcej niż taśma klejąca do tego chcę nawiązać, o czym mówię. Zilustruję to dwoma wersetami. Pierwszy z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 58 werset. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że Wasz trud nie jest daremny. I drugi werset. Z księgi, czy z listu apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 15 i 16 werset. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie, nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. W innym tłumaczeniu jest, bo czasy są trudne. A więc święta się skończyły, prezenty rozdane, posprawdzane i co teraz? No, teraz trzeba wrócić do takiej rzeczywistości, do konkretnego życia. Przed końcem roku ludzie czynią różne zobowiązania. E i myślę, że pierwsze tygodnie stycznia są jednymi z najbardziej przygnębiających. Dlaczego? No, bo sobie uświadamiamy, zrobiliśmy jakieś zobowiązania, na przykład rok temu. Dziś pewna refleksja o, ale coś się rozjechało tych zobowiązań nie spełniliśmy. A 2022 rok rozpoczyna się jeszcze taką trudną sytuacją, dramatyczną prawie, że. Podwyżki, inflacja. Trudno nazwać te pierwsze dni, a zwłaszcza teraz ten ostatni tydzień, jakimś takim pozytywnym, szczęśliwym rozpoczęciem roku. A przecież życzyliśmy sobie, tak ujmując, upraszczając sprawę szczęśliwego nowego roku. My wierzący częściej raczej mówimy błogosławionego nowego roku. A tu co za błogosławieństwo? 300-500% gaz poszedł w górę. Oszaleć można. Niektórzy ludzie tego psychicznie nie wytrzymają. Przed końcem roku to jeszcze można było składać jakieś życzenia, a po 31 grudnia trzeba je wypełniać. I dlatego mówią, że jest to najtrudniejszy czas, te pierwsze tygodnie. No bo jak się do tego ustosunkować? Ktoś powiedział tak, że te noworoczne e, zobowiązania zaczynają się w jednym roku, a kończą w drugim. Myślimy sobie, no zaraz, rok temu miałem pewne zobowiązania wobec siebie. Na przykład w przyszłym roku będę bardziej aktywny w kościele. Przeczytam całą Biblię przez rok. Uporządkuję swoje życie. Zadbam o moją kondycję fizyczną. Odchudzę się. Wiecie, że najbardziej popularnym zobowiązaniem każdego roku. Niezależnie jakiego się roku spodziewamy, jest, że się odchudzę. No i będę pilnował przez pięć dni w tygodniu. Następnego roku będę pilnował przez trzy dni, a w trzecim roku już tylko będę przez jeden dzień pilnował, a później sobie tłumaczę: e, cukier nie jest szkodliwy. Dobra, mogę zjeść trochę sobie ciastek. Niewykonalne. Zobowiązuję się, że raz dziennie będę tylko przez godzinę oglądał telewizję. No i na końcu roku oglądam już przez pięć godzin. To są zobowiązania, z których się nie wywiązujemy. Wiecie, jak na szybko coś robimy, to co? Taśma klejąca zaklejstrować, będzie trzymać się. Jakoś sobie damy radę. Będę służył Bogu aktywniej. Ale nie możesz służyć aktywnie, jeśli 80 godzin tygodniowo spędzisz w pracy. To jak chcesz poprawić relacje w rodzinie, w domu, z dziećmi, z żoną, z najbliższymi. Jak chcesz relacje uporządkować w zborze? Nie można powiedzieć, no chcę Pani mieć z tobą taką dynamicznie rozwijającą się relację. I dawać mu tylko jedną godzinę tygodniowo do dyspozycji ze swojego czasu. To jakoś nie fair. To lepiej może nie robić takiego zobowiązania. No ale ja już taśmą okleiłem to zobowiązanie. Ona jakiś czas potrzyma. Wiecie, sklejszczonych młotka, no jakiś czas będzie trzymał, ale po pewnym czasie ta taśma ma taką wadę, że mimo wszystko zaczyna się odklejać, kruszeć. Przestaje być użyteczną taśmą i czasami jest tak z naszymi zobowiązaniami. To jest taki czas, kiedy zobowiązaliśmy się zrobić coś lepiej w tym roku. Lepiej niż to zrobiliśmy w ubiegłym roku. Mamy taką tendencję do myślenia, że no, ten rok będzie lepszy. Od poprzedniego. I ta tęsknota za tym lepszym wcale nie jest złą. To jest też dar od Boga, że możemy tak patrzeć na czas, który jest przed nami. Te postanowienia noworoczne zawierają pewne pomysły. Będziemy lepiej wyglądać, żyć dłużej, lepszą relację będziemy mieć z innymi zwykle jednak te zobowiązania służą jednemu generowaniu poczucia winy gdy nie udaje się ich zrealizować dlatego powiadam że te pierwsze tygodnie każdego roku w styczniu są takie frustrujące no bo myślę o tym w zeszłym roku obiecywałem coś i one te zobowiązania teraz mnie Irytują, nie wykonałem, nie zrealizowałem. Ta taśma zaczyna puszczać, ona nie trzyma. My mamy taką nadzieję, że jak tą taśmą oklajstrujemy, teraz już w cudzysłowie, to nasze życie, to będziemy mieli na wieczność to zobowiązanie i wykonamy ją. Cudowna, Taśma, wiele usterek może doraźnie naprawić. Ale z życiem doraźnie nie udaje się tak zrobić. Życie to coś więcej niż taśma klejąca. Taśma klejąca jest tylko szybkim rozwiązaniem. Wiecie, co ja nawet nie mam podglądu, czy, czy to jest dobrze, ale okej, okay, jak coś Daniel wyprzedzisz. To sorry, myślę, że to poskładamy potem jakoś w całość. Są ludzie, którzy myślą, że to będzie dobre rozwiązanie. Poklajstruję to, jakoś do wieczności to wytrzyma. Bo ludzie zawsze szukają szybkich rozwiązań. Ale nasze rozwiązania, nasze deklaracje, wypełnienie tych deklaracji trwa tak długo, jak ta taśma trzyma. A jak taśma puści, to jest koniec. A więc są ludzie, którzy żyją życiem sklejonym taśmą klejącą. A co apostoł Paweł powiada w tym liście do Koryntian? Bądźcie wytrwali, niezachwiani, zawsze ofiarnie oddani dziełu Pana. To nie może być coś doraźnego, to nie może być taśma klejąca. Kiedy Paweł rzuca nam takie wyzwanie, byśmy byli stali, to nie prosi nas, abyśmy... E, Zmienili rzeczy, które już robimy dobrze. On mówi, abyśmy te, które są przed nami, wykonali dobrze, byśmy je zrealizowali, by nasze zobowiązania były realne. Dlaczego? Ponieważ zobowiązania noworoczne to coś więcej niż taśma klejąca. Trochę jak mantrę będę to zdanie powtarzał, ale to ma sens. Dlatego, że w mojej długoletniej służbie widziałem, jak ludzie tej taśmy w stosunku do swego życia codziennego, a zwłaszcza duchowego, używają. A jakoś to tak będzie na nabożeństwie. Amen, aleluja chwała Bogu. A w poniedziałek, a jedziemy do przodu, a Bóg gdzie? No, czasami tak pędzimy, że. W cudzysłowie oczywiście to powiem. Nie dogoni nas, prawda? Bo my mamy pomysły. Ludzie, którzy używają taśmy klejącej w tym, w cudzysłowie, użytym sformułowaniu, mają nadzieję, że to jest rozwiązanie na trwałe, że to zadziała na długo. Niestety tylko na pewien czas. Dlaczego? Bo Bóg nie jest Bogiem jednorazowego użytku. To jest ktoś, komu całe życie musimy poświęcić, przed którym musimy realnie stanąć i powiedzieć: Boże, ja mam wiele pomysłów, ale tylko Ty możesz pomóc mi zrealizować te pomysły. Pytanie nie brzmi, czy udamy się w tę podróż, albo jaki obierzemy kierunek. Wielu ludzi nie wie, dokąd zmierzają. Rozpoczynają nowy rok, mając jakieś swoje deklaracje, ale tak naprawdę nie wiedzą, dokąd zmierzają, jaki cel ma ich życie, co chcą osiągnąć. No jakoś to się uda. Przeraża mnie niestety to, że często spotykam w ludzi wierzących, którzy tego samego zwrotu używają. Jakoś to będzie, jakoś to się uda, ale jakoś nie wychodzi. Jeśli liczymy tylko na swoje siły, to jakoś nie będzie. Bóg dał nam bezcenny dar, czas. Jeśli ten czas źle wykorzystamy, a to słowo powiada bo czasy są trudne ja czytałem w tym nowszym tłumaczeniu ale w starszym tłumaczeniu jest zwrot bo czasy są trudne a więc w takim momencie jesteśmy gdzie jeszcze możemy dokonać pewnych korekt powiedzieć uczciwie Bogu Panie ty możesz to zmienić w moim życiu dlaczego to jest takie ważne o czym mówię? Bo jeśli nie oprzemy życia naszego na czymś trwałym, bezcennym, to to się okaże tylko taśmą klejącą, i każda błędna decyzja będzie miała wpływ na nasze życie. Nie chcemy błędnych decyzji w naszym życiu. Ale dziś. Prawie jest niemożliwe znaleźć coś trwałego w tym świecie, co będzie naprawdę e, tak e, decydujące, że powiemy, no tak, ta sprawa jest już pewną. Prawie niemożliwe jest znalezienie czegoś, co jest trwałe. Kluczem jest to słow, słówko prawie. Bo oczywiście są rzeczy, które mogą się okazać trwałe. Dziś żadna dziedzina życia nie wskazuje stabilności. Wszystko niepewne, wszystko możliwe. Ludzie żyją w lęku, żyją z dnia na dzień. Jak to będzie? Co będzie? Jaki będzie następny dzień? Nie jesteśmy pewni, co następny dzień przyniesie. I wiecie, my, jako ludzie wierzący, możemy popaść również w taką pułapkę. Zaczynamy nagle sami się zamartwiać też. Mówimy: Mamy pewnego pana, słowo jego jest pewne. A potem w poniedziałek budzimy się i myślimy: Ale jak ja ten tydzień przeżyję? To nie jest takie proste. Czy na pewno spotkam rzeczy pewne, trwałe? Jesteśmy ciągle bombardowani różnymi informacjami, które. Nie przydają nam pewności, nie sprawiają, że nadchodzący tydzień rysuje się dobrze. I gdyby nie to, że oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, że Jemu zawierzyliśmy, można byłoby psychicznie się załamać. Wielu ludzi cierpi na takie załamanie, depresję. Wczoraj taką informację zauważyłem tylko tytuł, nie czytałem nawet. Głębiej przerażającą. W minionym roku 2021 1339 dzieci usiłowało popełnić samobójstwo albo popełniło. Zobaczcie, jak świat niestabilny, jak życie niestabilne. Czasem sobie zadaję pytanie, czy my, ludzie dorośli, nie zawiedliśmy dzieci. Czyśmy nie popełnili wielu poważnych błędów? Musimy mieć czas na przemyślenie, byśmy mogli być gorliwi w tym nadchodzącym roku. Dlaczego? Bo czasy są złe. Ale jedna rzecz jest pewna w tym 2022 roku. A mianowicie ta pewność to to, że wszyscy będziemy równocześnie przemierzać tę drogę roku 2022. Nie można zatrzymać się, zaparkować i powiedzieć: Ja wysiadam. Nie pamiętam, już któraś piosenkarka taką piosenkę śpiewała: Ja wysiadam. Z życia nie da się wysiąść. 365 dni, 24 godziny, 360 minut, 60 sekund na minutę. To się nie zmieni. Jedyną rzeczą, którą możemy zrobić, by się czuć pewniej, Wyznaczyć cele dla swojego życia. Ale nie takie doraźne: A będę w tym roku więcej jarzyn jadł, mniej wędlin, mięsa. To, to nie w tym rzecz. Czasami wyznaczamy sobie niewłaściwą linię do osiągnięcia. Wyznaczamy sobie łatwe cele wzdłuż brzegu. Ale to nie jest tak, że ten brzeg jest linią końcową. Każdy z nas musi przejść przez swój Jordan na drugą stronę. Ta linia brzegowa to jest dopiero początek. My musimy przejść na drugą stronę. Ja przez Jordan muszę przejść. To zupełnie inne życie. A więc postanowienia nasze wymagają czegoś więcej niż taśmy klejącej. List do hebrajczyków, 12 rozdział, wiersze pierwsze 1 do 3 do powiadają tak. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale, Wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę, i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości. Abyście zniechęceni nie upadli na duszy. Czasem nasze niepowodzenia są takimi bolesnymi wspomnieniami. Co zrobić, jeśli podjąłem niewłaściwą decyzję? Co jeśli nie uwzględniłem w tych moich zobowiązaniach Pana Boga? Nie uwzględniłem Jego słowa. Co jeśli zepsułem jakieś rzeczy? Czasami wydaje się, że nie ma poprawnego rozwiązania. Nawet taśma klejąca wtedy nie pomoże. Ale chcę powiedzieć, Bóg ma dobrą nowinę dla nas i na ten rok również. On zna kierunek, który powinniśmy obrać. Nie możemy zmienić kierunku wiatru. Ale. Możemy jako ludzie przystosować nasze żagle, aby ten wiatr ujażnić. Przechodzimy przez różne doświadczenia. A doświadczenia to wspaniała rzecz. Umożliwiają poznanie błędu, gdy kolejny raz zrobimy ten błąd. Bo nasze doświadczenie powiada, już przez to przeszedłeś. Już wiesz, jak to działa. Wiesz, co z tym zrobić. Doświadczenie jest czymś niezwykłym, przez co przechodzimy. Dziś obserwuję takie niepokojące zjawisko. Ludzie wierzący, uciekają od doświadczeń, tylko żeby mnie nie dotknęło. Jak przyjdzie doświadczenie, Panie Boże, natychmiast usuń wszystko, ale już teraz, w tej chwili. Trwa doświadczenie tydzień. O, nie, panie Boże, ty mnie zapewne nie lubisz. O, ty już mnie zostawiłeś. To niepokojące. Ludzie nie chcą przechodzić przez doświadczenia. A co słowo Boże mówi? Radujcie się z doświadczeń, jakie przechodzicie. Nie uciekajcie przed nimi, bo to jest też Boża terapia. Może przechodziliśmy przez jakieś burze, wiadomości złe, może od lekarza złe wiadomości, może były to duchowe zmagania. Pomyślmy, te wszystkie pociski mamy już za sobą. One były w minionym roku. Co będzie w tym roku, nie wiemy. Ale wiem jedno, te, które były już przeszły, minęły. One poddały moją wiarę próbom. Nie wiem, przez co przechodził każdy z Was, wiem, przez co ja przechodziłem. Wiem, jakie były to doświadczenia. Może weźmy ten werset jako Boże proroctwo. Wasz trud nie jest daremny w Panu. To nie jest zmarnowany czas. Bóg nadal jest odpowiedzialny. Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że Wasz trud nie jest daremny. Jesteśmy starsi, mądrzejsi, o ileś tam miesięcy, o rok, Boże. Jakub powiada tak w swoim liście, w pierwszym rozdziale. Od drugiego do czwartego wersetu. Bracia, drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczanie Waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech Was prowadzi do dzieła doskonałego. Abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. To jest sens doświadczeń. Nie płaczmy, nie lamentujmy. A ja użyję takiego brzydkiego słowa, nie, niepoprawnego w Polszczyźnie. Nie biadolmy, nie babulmy. O, już wszystko źle już niedobrze. Nie, nie róbmy tego. Wiedzcie, że takie doświadczenie, jak upowiada, kształtuje waszą wytrwałość. To właśnie wtedy stajemy się silni. Służymy Bogu. Wiemy, że On jest, że On jest odpowiedzialny. Nasze życie jest w Jego ręku. Bóg użył różnych wydarzeń, przez które musieliście przechodzić i powiadam, nie wiem przez jakie. Każdy ma swoje. Użył ich, abyśmy w Nim Wzrastali, abyśmy się wzmocnili. Wszyscy znamy takie banalne przykłady. Drzewo, które nie jest narażone na wichry, do niczego się nie nadaje. Teraz no to mamy tworzywa sztuczne, ale kiedyś na maszty do jachtów skąd brano drewna? Gdzieś tam okolic zakopanego, bo tam drzewa były na halny narażone, wyrastały proste. A ich struktura jest tak silna, że taki byle wietrzyk zefirek nie złamie tego masztu. Ale drzewo, które nie było poddane żadnym takim doświadczeniom pogodowym, ono bardzo łatwo się łamie. Ta struktura jest krucha. A więc mamy doświadczenia za sobą, bo one coś miały w nas umocnić, wzmocnić. I czasami zbytecznie obawiamy się tego, co przyniesie kolejny rok. I to zdanie może bardziej mnie dotyczy, bo co ja wiem, jak z wami, ale wiem, jak ja czasami mogę myśleć. Ale gdyby się komuś zdarzyło, że też zbytecznie się martwimy, a lubimy Panu Bogu pomóc, powiadamy, Boże, Daj mi taki test drzwi. Otwórz drzwi, przez które mam przejść, i zamknij drzwi, które mają być zamknięte. Ale co my sprytni chrześcijanie robimy? Ano, stopę między drzwi włożymy i tak, bo my wiemy, jak to rozwiązać. Panie, daj mi test drzwi, ale stopa już jest w drzwiach. To nie jest dobre rozwiązanie. Bóg ma plan dla nas i na ten rok. Dlatego stawiam sobie i Wam takie pytanie: Czy jesteśmy gotowi? Cały rok przed nami. Nie wiem, dla ilu cały, dla ilu może nie. Wszystko jest przed nami niepewne. Pewien zakonnik napisał taki wiersz, który Wam zacytuję. My potrzebujemy dobrego wzroku, by rozpoznać, co się dzieje. Już kiedyś Wam się chwaliłem, że lekarze mi tak poprawili wzrok, że z okularów, w których szkła były jak denko od musztardy, teraz mam takie cieniutkie szkiełka, bardziej potrzebne do prowadzenia samochodu niż do czytania absolutnie nie potrzebuję. I ten człowiek napisał taki wiersz. Wczoraj chciałem ci kupić okulary. Chodziłem w wielkim mieście od sklepu do sklepu, ale nie mogłem dostać takich, jakie są potrzebne dla ciebie. Mówisz, że dobrze widzisz, że to jakieś nieporozumienie, a jednak martwisz się, co podać jutro na obiad. Myślisz, co kupić na zimę. Planujesz wakacje w następnym roku. Wybiegasz myślą naprzód na dwa lata, a jednak nie umiesz zobaczyć siebie za 50, siedemdziesiąt, za rok. Trzeba ci koniecznie kupić okulary, abyś mógł zobaczyć wśród tej codzienności wieczność. Bóg jest wierny, jest poważny. On przez swoje słowo, w lekturze której będziemy, da swoje błogosławieństwo. A więc to moje pytanie powtórzę. Czy jesteśmy gotowi na? Tu kropeczki, i tam wstawcie każdy swoje. Co chcesz, by być gotowym na? Ale na końcu po tych kropkach jest zawsze mam nadzieję. Ja mam nadzieję. Ja wierzę, że Boża nadzieja realizuje się też w moim życiu i w życiu ludzi wierzących. Nie mogę oczekiwać, że zawsze będzie dobrze, wspaniale, ale mam nadzieję. Jestem gotowy. Czy jesteśmy gotowi, gdy nagle wszystkie nasze plany zatrzymają się? Czy jesteś gotowy, bracie, siostro, kiedy nagle Twoje plany zatrzymają się w miejscu i nie pójdziesz dalej, nic się nie zmieni? I to podstawowe pytanie, jakie ludziom wierzącym powinno towarzyszyć, ja już gdzieś, nie wiem czy to u Was też powiedziałem, że prześledziłem wiele stron internetowych i zauważyłem. Że przez kilka lat ja nie zauważyłem, by kaznodzieje mówili o powtórnym przyjściu Chrystusa, albo bardzo rzadko o tym mówią. Aleluja i do przodu. Czy jesteś gotowy na przyjście Jezusa Chrystusa? Nasza zaś Ojczyzna jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela. Pana Jezusa Chrystusa, apostoł Paweł w liście do Filipian, powiada. Ten fakt, że nasza Ojczyzna jest w niebie, zmienia naszą perspektywę życia i spoglądania na życie. A więc pozostaje coś bardzo ważnego. Albo wyznaczyć sobie nowe priorytety, albo trwać przy starych. Trzymać się taśmy klejącej, życiowej prowizorki, czy oprzeć się na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus? Podjąć wysiłek, by zapłacić cenę zmian, lub czekać na okazję, na przecenę, na wyprzedaż. Po co? Zapłacić wysoką cenę. Dziękujcie Bogu za doświadczenie. E, poczekam na przecenę, może będzie taniej. Strona w kalendarzu obróciła się. Jesteśmy między, między tym, co było i tym, co będzie. Czy chcemy, czy nie, stajemy przed takim pytaniem, czy to, co minęło, było dobre? Czy to dobrze funkcjonowało? Co powinno zostać w tyle, a co zabieram z sobą na kolejne dni, miesiące, na kolejne przeżycia z Panem Bogiem? Czy jestem bliżej moich duchowych celów w tym roku, niż byłem w ubiegłym? Ludzie zadają takie pytania. Co chciałbyś robić w nadchodzącym roku? Prawda jest taka, że nie ma znaczenia, co ja bym chciał robić. Znaczenie ma, co Bóg chce, abym wypełnił je, a jako Jego wolę. To, co ja sobie wymyślę, nie ma wielkiego znaczenia. To jakoś poukłada moje życie. Ale muszę się pytać Boga już teraz, na początku tego roku, co Bóg chce aby stało się z moim życiem. I są rzeczy pewne. Ponieważ postanowiłem, że nie będę wam składał żadnych deklaracji, was zobowiązywał, a w tym roku to, powiedzmy, przypominam sobie, jak rok temu chyba mówiłem tak, poświęć 15 minut czytaniu Biblii, 15 minut modlitwie, 15 minut rozmowy z jakimś człowiekiem, świadcząc mu o Chrystusie. No ale ilu to pamięta? Pewno nikt. A, a teraz, jeśli bym 20 takich zobowiązań zaproponował, to i takich nie zapamiętacie. A więc nie mam zamiaru proponować wam kolejnych i obciążać Waszą pamięć. Natomiast mam zamiar o pewnych rzeczach wspomnieć. Mianowicie, są rzeczy pewne. I te sobie musimy uświadomić. One są pewnikami. Takim pewnikiem jest to. Że Słowo Boże się nie zmieni. Możecie być pewni. Ono nie ulegnie zmianie. Nasza gotowość do poddania się temu Słowu może wydawać się płynna, ale Słowo Boże jest pewne. Fundamenty naszej wiary są pewne. One się nigdy nie zmieniły. Słowo Boże się nie zmieni. To, na czym oparliśmy nasze duchowe życie, nie ulegnie zmianie. Boże Słowo jest pewne. Ja jestem trochę fanatykiem Słowa Bożego. Dla mnie Biblia, Słowo Boże jest najważniejsze. I nie obchodzi mnie to, że niektórzy mówią, że o, tam jest Słowo Boże, a może to jest Słowo Boże. Nie, dla mnie jest to Słowo Boże. Czy ktoś potem oceni, no ale wiesz, Bóg chciał, żeby jakieś słowo znalazło się w Biblii, dlatego ono jest dla mnie pewne. Po drugie, czego jestem pewien? Jestem pewien, że z powodu mojej wiary, wyznawania Jezusa Chrystusa, mogę spotkać się ze sprzeciwem ze strony ciemności. Moce ciemności będą chciały zdystansować mnie od mojego pana, będą stawiały przeciwności. Jestem pewien tego, bo diabeł nie śpi. On nigdy nie zaakceptował tego, co Bóg zrobił: że posłał Jezusa Chrystusa jako naszego pana i zbawiciela. I on ci będzie podkładać nogę, będzie stawiać rzeczy, które będą wyglądały. Tak ładnie, tak dobrze. Dlatego ludzie wierzący czasem stawiają takie pytania naiwne, moim zdaniem. A czemu nie mogę? A czy to jest napisane w Biblii? A czytaj Biblię, a przekonasz się, że jest napisane. Ta opozycja może się nasilić. Dlaczego? Bo apostoł Paweł powiada, bo czasy są trudne. My, tu akurat większość kaznodziei. Jest zgodna co do jednego. Żyjemy cały czas w czasie ostatecznym. Jakby był długi ten czas, to jesteśmy w czasie ostatecznym. Niezależnie czy dzień, czy 100 lat jeszcze. Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia długość tego czasu, jak go mierzymy, ale to, że żyjemy w czasie. W którym mamy być gotowi na spotkanie naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I zadaję sobie pytanie: jestem gotowy na to spotkanie, czy nie? Jak moje życie wygląda? Nawet gdy wiem, że sprzeciwy mogą być ze strony ciemności, to wiecie, co jeszcze będzie nam przeszkadzać? Apostoł Paweł powiada: nasze ciało. Ciało przeciwko duchowi będzie walczyć. Nasze ciało nie jest takie skłonne. No ja dziś, tak wstając do żony, mówię, kto to wymyślił na nabożeństwo o godzinie 10? No przecież zawsze tak było, prawda? Ale ponieważ już część zborów zmieniła na godzinę 11, zobaczcie, jak łatwo jest się przyzwyczaić i jak od razu mieć swoją perspektywę i swoją ocenę. Kto to wymyślił? No przecież trzeba wstać dużo wcześniej, żeby jakoś na tę godzinę dziesiątą dotrzeć. Prawda? Ciało już się buntuje, a tak by się jeszcze przyjemnie poki mało chwilę. Więc czujemy się czasem zmęczeni, gdy musimy przeciwstawić się tym. Tendencją naszego ciała. I apostoł Paweł nie ukrywał tego przed nikim. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla Was zbawienia i to od Boga. Czego jeszcze jestem pewien? Jestem pewien, że Zbawiciel będzie nadal z nami. Nasz Pan jest z nami. On nigdy nas nie zostawił. Jeśli ktoś mówi, że jakoś Bóg jest daleko, nie, 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 to Ty jesteś daleko. Bóg nie, on jest zawsze blisko. To my usiłujemy gdzieś pójść własną drogą. Oto ja jestem z Wami, powiada Jezus Chrystus, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest cudowny czas. W którym przyszło nam żyć, niezależnie jaki on jest, jak go ludzie oceniają, jak my się w nim czujemy. A więc takie zalecenie też jest: żyjcie właściwie w zepsutym świecie. Życie w takim świecie jest naszą decyzją. Życie sprowadza się do dwóch opcji. Albo będę służył Jezusowi, Albo będę służył temu światu. Nie ma pośrednich opcji. No, tak na półgwistka to w objawieniu jest napisane. Ani zimny, ani gorący. ale letniego wypluję. No, y, lubię lody, ale zimne. A takie ciepłe. to Gorące, ja nie lubię gorącego. Mam przyjaciela. Jak robimy sobie kawę, to zanim ja sobie zrobię, on już jej nie ma. Mówię, jak ty to robisz? Ten wrzątek wypiłeś? Ja nie lubię takiego wrzątku. Więc każdy ma swoje upodobania, ale to akurat tu z tym wersetem się nie zgadza, prawda? No letnie. No letnia kawa jeszcze nie jest dla życia duchowego szkodliwa. Ale życie duchowe, letnie? Bądź gorący dla Pana, bo tylko to nas uratuje. Diabeł zadbał o to, żeby wprowadzić epokę lodowcową w życie chrześcijan. Więc to jest wybór. Chcę być dla Pana gorący. Wszystko albo nic. Bóg dał ducha swego. Tym, którzy poszli za Jezusem Chrystusem. Jesteśmy obywatelami lepszej Ziemi. Jeśli nie, to za rok bracia i siostry będziemy żałować, że nie zacząłem dzisiaj. Za rok mogę żałować, że nie podjąłem jakiejś dla mnie istotnej decyzji, bo myślałem, że taśma klejąca Jakoś to wszystko zakamufluje, jakoś to tam będzie. Dlatego zachęcam tylko, byśmy pamiętali, co jest pewne. Słowo Boże jest pewne i wszystko, co w nim jest napisane. Pewny jest fundament w Jezusie Chrystusie. A zatem Paweł apostoł powiada tak i z takim, Życzeniem i pewnością, która nie pochodzi ode mnie, chcę Was pozostawić na jakiś czas. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, zanim zdążę emigrować tam w te rejony, które wcale mnie nie zachęcają. To miasto nie jest do życia, ja powiadam moim dzieciom. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął Was dobre dzieło. Będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Niech Was w tym Bóg błogosławi. Bądźmy wdzięczni, że Ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, dokończy je. Amen.